Ostatnio w grze Squad Busters miało miejsce pierwsze wydarzenie społecznościowe, gdzie za wybieranie kurczaków odblokowywaliśmy nagrody. Więc dzisiaj je wszystkie odbierzemy. No to moi kochani, zaczynamy. Jak widzicie, na swoim koncie mam zachowane 114 pasy. Kontynuuję swój challenge, postaram się wbić 1000 pasy na tym koncie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Moi drodzy, jak widzicie też, wykonuję w międzyczasie quest z bandytką. Powiększ swój oddział, musimy wygrać 25 meczy, aby odblokować bandytkę. Mogę wydać 2000 golda, aby mieć od razu ją odblokowaną, ale mnie to nie jara, wolę ją sobie sam odblokować. Tak więc, moi drodzy państwo, zobaczmy jeszcze, co mamy w sklepie. A w sklepie mamy super ofertę do odebrania za darmo. Mega smoczy kurczak, 10 sztuk. Do tego zwykły kurczak, 80 sztuk, 20 000 golda, 20 kurczaków i nowy skin do kurczaka, czarny pas kurczak kimono. Więc moi drodzy, jeżeli się nie logowaliście dawno do Squad Busters, macie jeszcze 7 dni na to, aby odblokować sobie nowego darmowego skina, bo kto wie, może akurat ten skin już nigdy nie powróci do gry, a wy będziecie osobami, które posiadają tego skina, więc warto odpalić teraz gierkę, więc klikajcie, a my odblokowujemy na początku małe kurczaczki. Dodaję turbo plus 2 i 80 sztuk kolejnych. Let's go! Zabierzmy sobie jeszcze 20 000 golda. No i oczywiście smoczego kurczaka odblokujmy razy 10. No i mamy nowe przebranie odblokowane. Wyposaż. Czarny pas kurczak. Ale on wygląda kozacko. No to teraz rozwijmy naszego kurczaczka. Kolejny poziom. O, wskoczyło na dwójeczkę. Jeszcze. Jest dobrze. Czy będzie kolejny poziom? Uwaga. Tak jest. 4 na 10 poziomu trzeciego. Jeszcze troszeczkę brakuje do czwóreczki. A jak wbijemy czwóreczkę, to młode wykluwają się znacznie szybciej podczas używania turbo. No to co, wykonajmy dwa ostatnie zadania. Podwajacz skrzyń. Odpalony i wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Let's go! Dajcie coś z bonusem dla widza. No nie ma niestety bonusu, ale nieważne. Gar klejnotów. Okej, tutaj trzeba zdobyć jak najszybciej garnek, wtedy będziemy mieli dominację nad innymi. Ale my oczywiście gramy kurczakiem. A co? Trzeba go sprawdzić, jak on wygląda. Zobaczcie. Kurczak kimono. Szkoda, że on nie kopie. On tylko dziobie, ale kto wie. Może kiedyś on zacznie kopać. Będzie nowa animacja tego skina, więc by było kozacko. Dobra. I kolejny chicken. Let's go. Kolejne buty. Jazda. Mam nadzieję, że nikt mnie za chwileczkę nie podhaczy, bo kurczak to jest na początku taki borowik, jako jednostka. Mamy chłopa z 0 cubami na dole. Z gemami. Otwieramy kolejną skrzynię. I teraz musimy sobie dropnąć jakąś nową postać, która nam pomoże na przykład zbierać marchewkę albo ścinać drewno. Czy będzie Hog Rider? No nie, no. Dobra, Hog Rider, niech będzie. Robimy mega szybki skład. Dobra, i kolejny kurczak. Robię drużynę kurczaków. A co? Co będzie, to będzie. Może się uda wygrać w ten sposób. Jak kurczaki teraz oddają, są w rotacji, to spróbujmy to zrobić, widzowie. Wiem, że to nie będzie wcale proste, ale to robię to dla was. Jestem w stanie wydać te 5000 golda, jak stracę passę. Dobra, kolejny kurczak. Dobra, jest sporo tych kurczaków już. Do tego zespołu by nam się przydał jakiś, nie wiem, grek, żeby szybko zbierać sobie drzewa i dzięki temu zdobywać klejnoty. O kurczę. Jest przypał. Piec. Stawiamy piecyk. Mamy grega. O wilku mowa, widzicie? Szybko. Drzewa rąb. Cyk. Chociaż żeby na piątkę ugrać z tymi kurczakami. Będzie śmiesznie. Kolejny grek? Jest grek. Super. Aj, kurczak był też. Mogłem wziąć jednak kurczaka, ale nie. Dwa gregi to jest lepiej niż dodatkowy kurczak na fuzji. Bo zrywamy, rąbiemy szybciej drewno. No i dobra, rolujemy. Kurczak. Ha! Ewolucja! Let's go! 24 buty! Czy wy to widzicie? Ja mogę cały czas szybko biegać. Coś niesamowitego. Dobra. Kolejny piecyk damy gdzieś tutaj bliżej środka, żeby on już tutaj cały czas zrzucał jednostki. Jeszcze kolejne działko. Lecimy dalej. Są drzewa. Może uda mi się zerwać wszystkie drzewa. Zrąbać wszystkie drzewa. Dobra. Jest tutaj dobrze. Uwaga. Cyk. Hog Rider. Niech będzie. Zrobimy go na fuzję. Ale chłop by mnie podjechał. Dobra. Uciekaj! Dobra, tutaj jest gruba zadyma. Cofamy się. Szybko pam! Zabili mi kurczaki! Nie, uciekaj! Ale dymy, widzowie! Czy ja dam radę to przeżyć? Postawmy działko, tutaj weźmy sobie kolejną jednostkę. Jesse! Niech będzie, ratuj mnie, Jesse! Hog Rider, jest dobrze. Rzucę tam zamrożenie daleko, żeby on do mnie nie podchodził za mocno. Wypad, gościu. Dobra, szybko. Jesse! Działko Jesse! Wow! Uciekam! Kolejna skrzynka, dobra, rolujemy. Wiedźma! Rzucamy tam szkielety. Tu kolejne działko, żeby nas broniło. Jest kolejne drzewo, dobra, bierzemy drzewo. Drzewo, rąb. Kozak, uciekam. Tu jest czołg, no niedobrze, dobra. Dobijamy. Podnosimy. Jesteśmy szybcy, więc jesteśmy w stanie tutaj dobrze jeszcze nafarmić klejnotów. Mam tego Grega, czy nie ma? On jest jeden tylko.
Bo mi padł najgorzej. Dobra, Jesse na fuzji. I o to chodzi, kolejna wieżyczka. Kolejna wieżyczka. Wszystko kroję, cały środek, let's go. Jestem najszybszym kurczakiem karateką w tym meczu. Nita. Raczej nikogo nie będę bił, bo nie mam jednostek, ale jestem w stanie zrobić jeszcze trójeczkę. Nie, czwórka, dobra. Czwarte miejsce może być, jak na zespół z kurczakami. To całkiem nieźle poszło. Passa zachowana, szybciutko teraz otwieramy skrzyneczki, zobaczmy co wypada. Razy dwa, kurczaki, dajcie. O, nowa postać, let's go widzowie. Na odcineczku nowa postać, a jest nią Max. Aktywuje wzrost prędkości oddziału. No i to mi się podoba. I tak to ja lubię grać. Z takimi kurcze fajnymi bonusami. Dobra, gold odebrany. Lecimy z kolejnym meczem. Bo jeszcze jeden mecz jest i bonus. Widzicie? O wilku mowa znowu. Skrzynie darmowe. Jeszcze nie graliśmy darmowych skrzyni i szybkie buty. Słuchajcie, w darmowych skrzyniach trzeba zbierać jak najszybciej jednostki. Nieważne jaką jednostkę. Ważne, żeby się odebrał. Na przykład bierzesz El Primo i od razu bierzesz buta. Bierzesz tu golda. Dwa golda już masz na dwie skrzynki. To jest coś pięknego. I kolejne El Primo. I lecisz po kolejną skrzynię. Kolejny but. Kolejny El Primo. Pięknie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tu nie ma skrzynki. Nie, nie mam golda! XD, dobra. Dobra, pokonałem. Zbieramy kolejnego. Mavis, Mavis może... Nie, po co Mavis? Zapomniałem. Ej, dobra, ona mi chociaż podniesie kilka marchewek, to bym miał golda dużo na kilkanaście skrzyń. Tak naprawdę jedna farma marchewki zebrana starczy już na cały prawie że mecz, bo później wypadają te goldy ze wszystkiego. Dobra, Shelly. Tu nie musicie patrzeć na fuzję, tylko żeby podnosić te buty. Akurat w tym meczu są buty dostępne, w niektórych nie ma, nie? Więc musicie brać na to uwagę, dobra. Wow, 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 wow. Właśnie, 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 tutaj wszyscy są groźni. A! Fajnie! Czekam. El Primo, niech będzie. Jest skrzynka, jest. Battle Healer, może być. Zwiększy nam HP drużyny mojej. Shelly kolejna. Będzie mocno tankowała, dobra. Dawaj, dawaj, tu, 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 tu. Kolejna skrzynia. Shelly na fuzję, tak jest. Kolejna skrzynia. Colt, może tym razem Colt, coś na daleko. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Dobra, kolejna skrzynka moja. Nie, nie moja. Uciekam. Tutaj każdy buduje potężny skład, a na końcu się klepie. Więc tutaj trzeba uważać, bo łatwo jest paść. Colt kolejny. Jak najwięcej fuzji musimy zrobić. A mamy jeszcze tylko minutkę. Dobra. El Primo, przydałby się medyk. Colt. Wow, ma szelki, wie na fuzji, uciekaj! Jak najdalej! Nara, nara. Medyk. Niech leczy. Potrzebujemy za chwileczkę jakąś Archer Queen najlepiej, żeby moje jednostki, które strzelają na dystans, mocniej strzelały, nie? Szybciej strzelały, przepraszam. Medyk, medyk, medyk na fuzję. Kozak, 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 gdzie jest kolejna skrzynia? Skrzynia jest, jest, jest. Szóste miejsce póki co. Mało mam wszystkiego, ale nieważne. Budujemy skład. Zobaczcie, jak już mój skład jest wielki. Dobra, Wizard jest okej. Dobra, Max, niech będzie. Będziemy szybciej biegali, chociaż będziemy uciekali przed innymi. Raczej, ach, przez są buty dostępne, zapominam o tym. Dobra, Kaiju. Dobra, mi się wydaje, że chyba czas tutaj troszeczkę pobić jednostki. Wypad, 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 gościu! Dostał bombą. Dobra, czwarte, trzecie, let's go! Jeden kaiju i jest grubo, dobra, Wizard. Buduję jak najszybciej drużynę, jak największą i za chwileczkę w kogoś wjeżdżamy. A co? Pobijmy kogoś. Jak mamy taką dużą drużynę, dlaczego by nie? Leczenie i atak! Bomba! Chodź, 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 chodź! Dobra. Uciekł, uciekł, uciekł. Dobra, skrzynka u góry. Miał szczęście, że kurczę, niestety... Mi uciekł, dobra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Shelly, padaj, 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 Shelly. Leży. Szybko, 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 szybko. Nie uciekniesz mi, nie uciekniesz mi, nie ma szans. Mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię. Let's go, zjedzony, jazda z nim. Dobrze, Wizard. Kaiju, dawaj szybko. Najszybciej zbity kaiju, patrzcie na to. Jak on padnie. Let's go. Ale on siada, na momencie. Dobra, kolejna skrzynia. Jestem piąty? Fuzja na nicie, dobra. Dobra, lightning, 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 bicie, 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 bicie go, lejemy. Jeszcze raz, klepa, 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 klepa. A, już nie udało się nikogo pokonać, a szkoda. Jednego fraga mieliśmy, więc całkiem nieźle poszło. 73 klejnoty, no dobra, czwarte miejsce, otwieramy skrzyneczkę. I mamy odblokowaną nową postać po tym openingu. Więc całkiem nieźle ten meczek się układa. Razy dwa barbariansi, super. I moi drodzy państwo, odblokowy... Co jest? Dobra, kupujemy za 1000 golda. Odblokowujemy nową, rzadką postać. Banditka. No, powiem wam tak, banditką jeszcze nie grałem. Mam nadzieję, że się uda. 5 minut jeszcze podwajacza skrzyń, więc polecimy jeszcze jeden meczyk z bonusem. Podarunkowe stworzonka. Tutaj by się przydał. O, i napływ łupów. Na podarunkowe zwierzątka fajnie brać postać o imieniu Bo. Bo mocno bije. Mamy bandytkę, ale na razie jej nie podniosę. Nie chcę przegrać tego meczu na dzień dobry. Za chwileczkę ją podniesiemy w następnej rotacji. Może uda nam się ją wylosować. Jest i bandytka. Widzicie? Od razu dała 7 klejnotów, więc kozak. Jak ona bije z pałeczki normalnie, jak w Clash Royale, fajnie. Okej, kolejna skrzynia, kolejny bucik. Colt.
Barbarian. Dobra, mamy leczenie. Czy ja jestem w stanie chłopa tego podjechać? O, mamy i whisky. W sumie tak! Jestem w stanie chyba go zbić, uwaga! Padł! O, ma króla, króla, król, padaj, królu! Dobra, jednak nie. Kurczak, weźmiemy kurczaka, żeby szybciej biegać. Mamy tutaj kolejną... Wow, 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 miał loga, miał loga, miał loga! Uciekam na razie, uciekam, bo tu jest za grubo. Jest dużo golda, Dobra, podnosimy wszystko i kolejna postać. Hold, niech będzie. Jazda, 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 jazda. Pierwszy podnosimy golda, Idziemy na środeczek, walczymy. O jak najwięcej golda, dobra. Kurczak, na razie, żeby szybciej biegać. Tu jeszcze bomba. Tu będą gemy z tego wariata i to sporo gemów, dobrze. Barbarian, jest fuzja, mamy to. Dobra, jest dobrze, piąty. Nie ma co narzekać, 50 golda. Całkiem nieźle, bandytkę, robimy z niej fuzję. 7 klejnotów dała. Nasza mała złodziejka. Kurczak na fuzji, kozak, buty podnosimy. Dobra, są klejnoty. No to jazda. Teraz muszę ich podnieść jak najwięcej, biegnę po prostu przed siebie. Wiedźma. Dobra, biegnę. Podnoszę. Jest okej, czwarty póki co. Nie jest najgorzej, ale może być lepiej. Szybko, co tu będzie za jednostka? Łyczka, może być. Szkielety rzucamy, działo rzucamy. Się nie przyda. Dobra, kolejne działko rozwalamy. Jest skrzynka, jest. Wizard, dlaczego by nie? Dobra, go. Bijemy te moby. Jestem szósty, 20 sekund. Ale wiksa jednak, żartowałem widzowie, że to mogę wygrać. Mogę to jeszcze przegrać. Mam nadzieję, że się uda z strzałem tutaj jeszcze coś wywalczyć. Medyk. Gdzie jest chłop? Tu. Chodź tu. No ucieka mi! No nie! Kurczę, miał freeza i mnie zmroził. A chciałem jeszcze go podjechać. Dobra, czwarte miejsce. No, nie było łatwo. Nie było łatwo na pewno. Ale mamy jeszcze podwojoną skrzyneczkę. O! Max wypadła, dobra. Razy dwa max. Super. Tutaj mamy coś jeszcze do odblokowania. Z karnetu pewnie. Dobra, opening. Widzowie, opening. Szkoda, że podwojone skrzynki nie liczą się do openingu na przykład tych skrzyń z karnetu. Fajne to by było. Może Supercell kiedyś to zmieni. Kolejna epicka, duża skrzynka. Max razy 5, czyli możemy chyba już ją podnieść wyżej. Gold, bilet dodatkowy. I sprawdźmy, co mamy do podniesienia w oddziale. Barbarzyńce, wiedźmę. Królowa Łuczniczek. I Max? Oczywiście tak, drugi poziom Max. Co ona nam da teraz? Załatwienie wrogów przedłuża wzrost prędkości. Fajnie. Mamy jeszcze ciężkiego na ewolucję? Nie na ewolucję. Na jeden poziom do góry. Dobra, i nowość, bandytka. Aha, fajna oferta. Daje 10 bandytek. Kupuję. Sfinalizowane. Pyk. I mamy tutaj jeszcze... O kurczę, 100 razy bandytka za 44 zł. Też kupuję. A wy zanim też coś będziecie kupowali w grze Squad Busters, nie zapomnijcie o wpisaniu kodu FAREL, bo zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tutaj mi się pojawiła naprawdę kozacka oferta. Myślałem, że... Myślałem, że nie ma takiej fajnej oferty, ale niech będzie, kupujemy ją. Bandytka doładowana razy 100. No to ją podnieśmy teraz na poziom. Drugi. Rozwijamy jeszcze. I który to będzie poziom? Wow! Będzie trójka? Jest i bandytka trójka! O to chodzi! Zwiększa liczbę zapewnionych klejnotów do 10. Kozacka. A dzisiaj to było tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A jeżeli obejrzałeś film do samego końca, napisz w komentarzu: FAREL, ty bandyto. Trzymajcie się, cześć!